Hej kochani, zapraszam Was na taki szybki haul i małe rozdanie z Shein. Jak wiecie, zawsze zamawiam albo z Shein, albo z Joins, to są moje dwie ulubione firmy i te haule najczęściej można u mnie zobaczyć, bo te firmy najczęściej mi przysyłają i najczęściej u nich wybieram, bo mają najfajniejsze ciuchy. I dziś będą ciuchy z Shein, trochę ciuchów na wakacje i coś mam tutaj też dla mojej siostry i może od tego zacznę. To jest ciuch, który moja siostra chciała od dawna, już mi przy poprzednim zamówieniu o tym gadała, bo nie wiem, czy pamiętacie takie zdjęcie na moim Instagramie z wyjazdu z Paryża, gdzie dwie dziewczyny, vlogerka z Lucy z Grecji i Zaja z Maroka, miały właśnie takie futro. Dokładnie to futro. To jest futro Cruelly de Mon. I moja siostra poprosiła, czy mogę jej to zamówić, bo jej się to strasznie podobało. Ona lubi taki styl, więc jej to zamówiłam. Zamówiłam Elkę i to jest, powiem Wam szczerze, jak taka raczej M-ka niż Elka. Nie jest takie bardzo długie. Nie jest takie bardzo duże. Jest to takie bardziej na wyjście, raczej nie do noszenia na co dzień, przynajmniej tak mi się wydaje, ale wiecie, moja siostra może to wystylizować inaczej, biały na końcach. Nie wiem, jak Wam się podoba, nie wiem, czy lubicie sztuczne futra. Ja się w tym czuję źle, ja ogólnie w futrach się czuję źle, wyglądam jak ogromny misiek, więc ja nie chodzę, ale u kogoś mi się bardzo podoba. Lecimy dalej. Kolejną rzeczą jest spódniczka i powiem Wam, od razu tutaj mam rozpiętą, że taką podobną spódniczkę mam z Reserved. Aha, nie mogę jej zapiąć, bo są za małe dziury wycięte. To pokażę Wam tak, jak przyszła. Mam bardzo podobną z Reserved i to jest taka spódniczka, którą no na pewno każda z nas kiedyś miała jako dziewczynka. One wróciły teraz do mody. Jeans poszarpane. Ja lubię ogólnie jeans i na lato zawsze noszę. Tylko teraz, żebym się doszukała rozmiaru, jaki to był rozmiar, bo niestety tutaj, o, mam Elka. To jest Elka i patrzcie koniecznie na wymiary. Tu akurat zamówiłam, bo wiedziałam, że będzie dobra na długość, że nie jest, wiecie, za krótka. I ma właśnie takie guziczki. Także taka jeansowa sukienka, spódniczka, muszę tylko wyciąć tutaj większe dziury na te guziki. Kolejna rzecz to jest bluzka. I bluzka byłaby fajna, gdyby była troszeczkę dłuższa. Jest taka. Także albo można ją wrzucić, znaczy przy moim wzroście, wrzucić w spódniczkę, bo jest dosyć w ogóle szeroka, jak widzicie. To nie jest wąska bluzka, jest szeroka i ma takie dosyć duże rękawy, natomiast właśnie mogłaby być dla mnie troszeczkę dłuższa. I rozmiar to jest L i ma takiego fajnego ananasa, także taka wakacyjna bluzka. Jeszcze zobaczę, czy zostawię ją sobie, czy oddam mojej przyjaciółce. Kolejna rzecz jest bardziej elastyczna. To jest taka bluzeczka już właśnie bardziej dopasowana i to będzie świetnie wyglądało do spódnicy. Fajny ma materiał, taki bardziej śliski, ale też jest elastyczny. I tu ma taki X. Oczywiście linki do wszystkiego macie na dole i możecie sobie zobaczyć. Ten X jest z przodu, mi się to strasznie podoba, taki efekt, jak właśnie blogerki mają tutaj na górze, czy sukienki, czy bluzki, ładnie to wygląda. Z takim rękawkiem. To jest niby crop top, ale wiecie, jak właśnie się włoży do spódniczki, będzie ok. I mam to też w rozmiarze L. Jakość jest bardzo, bardzo dobra. Jest to naprawdę elastyczny, gruby materiał. Także to jest bardzo fajne. I ceny też będziecie mieć wszystkie podlinkowane na dole, bo niestety nie pamiętam już cen. Następna rzecz to jest taka bluza. I ja zamówiłam z myślą o mojej przyjaciółce na lato. To jest taka bluzka z bluza z rękawem. Tutaj ma jeszcze kaptur. Tutaj widzicie troczki. Taka dłuższa, ze ściągaczem na dole. Także taka letnia, cienka bluza, którą można sobie założyć albo do leggingsów, albo nie wiem, do shortów. I to jest w rozmiarze XL, ale dla mnie, jak widzę, to jest M-ka. Tak na oko. Fajny materiał, też dosyć taki przyjemny i ogólnie starałam się zamawiać przyjemne materiały. Patrzę już, czy nie, to nie są w 100% poliestrowe rzeczy, czy to właśnie są miłe w dotyku, czy będą miłe w dotyku i to jest bardzo przyjemny, ładny kolor w ogóle. Do brunetki będzie bardzo pasować. Następna rzecz to jest sukienka, na którą się czaiłam już dawno, bo widziałam ją na wielu, wielu stronkach i ona ma takie piękne, ażurowe rękawy. Taki zwykły dekolt. W ogóle kolor, patrzcie na kolor, czy to nie jest piękny kolor. Tak, do blondynki pasuje. Wiem, że dużo osób na to czeka, żebym powiedziała. Wydaje mi się, że do blond włosów to pasuje. I jest dosyć długa i ma taki ażurowy dół. Wygląda bardzo obiecująco. Jest to rozmiar L i wydaje mi się, że będzie fajna. Zaraz sobie ją przymierzę. Póki co mi się podoba. Bardzo dobry materiał. Jest to wprawdzie materiał sztuczny, ale dość elastyczny i gruby, więc porządnie wykonana. Myślę, że tą śmiało można polecić, bo jest naprawdę przepięknie wykonana sukienka. Nie widzę tutaj żadnych wad. Nie ma podszewki, ale to będzie bardziej taka sukienka na lato. To jest dół. Naprawdę bardzo ciekawa, ładnie wygląda. No i piękny kolor, podoba mi się. Jeżeli mi się sprawdzi, to na pewno sobie zamówię w innych kolorach, bo wydaje mi się, że w innym kolorze też ją widziałam. Następna sukienka jest prześliczna i jak Darek ją zobaczył, znaczy mnie w niej zobaczył, to powiedział, że naprawdę ładnie to wygląda i że wygląda, jakbym miała iść na ślub. To jest sukienka z takiej pianki, można powiedzieć. Ona jest sztuczna, ma taki kolor, właśnie taki, jak tu widzicie w kamerze. Taki brzoskwiniowy, pudrowy kolor.
zakładana na szyję w ten sposób i ma totalnie wycięte plecy. Tutaj to jest po prostu taka spódnica od dołu. Widzicie? Totalnie wycięte plecy. Plecy macie całe gołe. Aż do momentu, gdzie zaczyna się spódnica. Widzicie? Także plecy na wierzchu. Jedyne, co mi się nie podoba i będę musiała ją przerobić u krawcowej, bo na długość jest spoko. Trochę jest za szeroka w pasie. To bym troszeczkę zmieniła. Ja bym tutaj jednak coś wszyła, bo powiem Wam szczerze, że bez biustonosza nie wygląda to tak obiecująco. I kiedy się pochylamy, to cały biust może wyskoczyć po prostu, gdzieś z boku będzie widoczny, to nie jest zbyt komfortowe. Szczególnie, że takie właśnie rzeczy zakłada się na jakieś wesela, wyjścia, no albo na jakieś letnie spacery, czy jakieś kolacje. To jest fajne, ale będę musiała zanieść ją do krawcowej, wszyć tutaj po prostu miseczki, żeby cokolwiek podtrzymywało biust i zasłaniało. I troszeczkę jednak ją zwęzić, żeby bardziej przylegała do ciała. Myślałam też o tych trikach takich, wiecie, żeby jakąś taśmę doczepić, tak jak gwiazdy na czerwony dywan mają taśmę, czy jakiś stanik taki wbudowany, ale to jest za dużo roboty, to się później nie trzyma, odkleja i będę zbyt zestresowana. Ale sama sukienka jest piękna. Zobaczyłam na zdjęciach i powiem Wam, że na żywo też jest piękna i na jakąś imprezę. Naprawdę super, tylko patrzcie dobrze na wymiary, bo ja patrzyłam, a zamówiłam za dużo, zamówiłam L-kę i jest na mnie za duża. Ale zdecydowanie jest to sukienka dla wysokich dziewczyn, bo jest bardzo, bardzo długa. Przepiękny krój, trochę mi się kojarzy z Marilyn Monroe i naprawdę robi wrażenie, także odsłonięte plecy, opalone, to będzie super wyglądać latem. I na koniec mam dla Was rozdanie, coś co mi się strasznie spodobało i stwierdziłam, że dla Was zamówię. Przy okazji chciałam zobaczyć, jakie to jest jakości, czy to jest fajne i naprawdę świetnej jakości torebka plecak. To wygląda jak kapelusz, bo można nosić jako torbę, czyli tak. I jako plecak, bo tutaj mamy normalnie rączki. Bardzo dobrej jakości, świetnie wykonane. Wygląda właśnie jak, o, widzicie plecak. Wygląda trochę jak kapelusz i tu otwieramy i normalnie mamy torebkę. Moim zdaniem wygląda to świetnie, jest to bardzo oryginalna rzecz, także zapraszam Was do rozdania, mam nadzieję, że Wam się podoba. Chciałam wybrać coś takiego ciekawego na lato, myślę, że to też może na jakąś fajną letnią imprezkę zabrać, do wszystkiego będzie pasować, a każdy będzie się pytał, co to jeszcze, to jest kapelusz czy to jest torba. Strasznie mi się to spodobało. Aha, jeszcze tutaj z tyłu jest taka fajna kieszonka. Także jak chcecie wziąć udział w tym rozdaniu i wygrać tę torebkę, to napiszcie mi na dole w komentarzu, jaka jest najdziwniejsza torebka, jaką widzieliście w życiu. Wybiorę najciekawszą odpowiedź i nagrodzę tą torebką. Cały regulamin macie na dole, także zapraszam Was do tego rozdania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taka nagroda. Kochani, to już wszystko. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał. Złożyłam już kolejne zamówienie, znowu letnie rzeczy, które chętnie Wam pokażę. Jest ostatnio bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy właśnie na stronie Shein i warto tam zaglądać. Także linki macie na dole, klikajcie i oglądajcie to wszystko na modelkach, jak to wygląda. Jest też sporo przecen. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie kciuki w górę. Pa!